Znamy wykonawcę zajezdni tramwajowej. W olsztyńskim ratuszu podpisana została umowa z firmą Budimex, która zbuduje zajezdnię na ulicy Kołobrzeskiej. Jest to kolejny ważny etap w inwestycji tramwajowej w naszym mieście. Wybraliśmy na pewno firmę wiarygodną, firmę z doświadczeniem, firmę, która ostatnio dla nas realizowała Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, kwota 70 milionów złotych, też z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zajezdnia, która powstanie w miejscu obecnej bazy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ma zostać wykonana w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Wykonawca ma 18 miesięcy na zrealizowanie inwestycji, z czego 6 miesięcy to etap przejściowy na zaprojektowanie nowej zajezdni. Jak mówił na konferencji dyrektor firmy wykonawczej Radosław Górski, taki termin jest sporym wyzwaniem. Termin jest bardzo ambitny, realny, ale wymagający jednak współpracy pomiędzy wykonawcą a inwestorem. To, co moje doświadczenie mi mówi, to jednak najważniejszy jest ten pierwszy etap przygotowania projektu, uzgodnienia projektu z inwestorem, tak żebyśmy mogli złożyć dokumenty o pozwolenie na budowę, uzyskać pozwolenie na budowę i przystąpić już później fizycznie do realizacji projektu. Wartość podpisanego dzisiaj kontraktu to 88 milionów złotych. Była to najniższa cena zaoferowana w przetargu.